Witam wszystkich w kolejnym epizodzie Historyczno-Paranormalnym. Dzisiaj będę mówił tylko i wyłącznie o angielskich zamkach albo legendach z nimi związanych. Na dobry początek zaczynamy od Tower of London. Zapraszam! Tower of London. Oficjalnie Pałac Królewski Jej Królewskiej Mości i twierdza Tower of London to zabytkowy zamek położony na północnym brzegu Tamizy, centrum Londynu. Leży w London Dock of Tower Hamlets, oddzielonym od wschodniego skraju o milę kwadratową City of London na otwartej przestrzeni znanej jako Tower Hill. Został założony pod koniec 1066 roku jako część najazdów Normanów Anglii. Biała wieża, która daje całą swą nazwę zamkowi, została zbudowana przez Wilhelma Zdobywcę w 1078 roku i była za złym symbolem ucisku wyrządzonym w Londynie przez nowe elity rządzące. Od 1100 roku do 1952 zamek był wykorzystywany jako więzienie, mimo iż to nie było jego głównym celem. Wielki Pałac na początku swojej historii służył jako rezydencja królewska. W całości Tower to kompleks kilku budynków położonych w dwóch ciągach koncentrycznych pierścieniach murów obronnych i fos. Było kilka faz ekspansji i głównie pod panowaniem króla Ryszarda Rewersyjce, Henryka III i Edwarda I w wiekach XII i XIII. Ogólny układ został ustanowiony pod koniec XIII wieku i pozostaje mimo późniejszej aktywności w tym miejscu. Tower of London odegrało znaczącą rolę w historii Anglii. Był kilkakrotnie oblegany i kontrolowany jako ważne miejsce do sterowania krajem. Tower służył różnorodnie, jako zbrojownia, skarbiec, menażeria, dom menicy królewskiej, urząd rejestrów publicznych, dom klejnotów koronnych Anglii. Od początku XIV wieku, aż do panowania Karola II, została przyjęta procesja, która będzie prowadziła od Tower do Westminster Abbey w czasie koronacji monarchy. W przypadku nieobecności monarchy, Tower jest zamiennie posterunkiem. To było potężne i godne zaufania miejsce w okresie średniowiecza. Pod koniec XV wieku zamek był więzieniem książąt w Tower. W czasie panowania Tudorów stał się mniej używany jako rezydencja królewska. A mimo prób naprawdanku i jego obrony nie nadążał poprzez rozwój artylerii. W szczytowym okresie użytkowania zamku jako więzienia było na przełomie XVI i XVII wieku, kiedy wiele postaci popadło w niełaskę, takich jak Elżbieta I, zanim została koronowana, była zesłana właśnie do Tower. Te zastosowania doprowadziły do wyrażania wysyłanego do wieży. Pomimo swojej trwałej reputacji jako miejsca tortury i śmierci, popularyzowane przez XVI-wiecznych propagandystów religijnych i XIX-wiecznych pisarzy, tylko 7 osób zostało straconych w wieży przed obiema wojnami światowymi w XX wieku. Egzekucje odbywały się częściej w osłabionym Tower Hill, północnej części zamku, 112 ofiarami w ciągu 400 lat. W drugiej połowie XIX wieku instytucje takie jak Milicja Królewska wyprowadziła się z zamku do innych miejsc, pozostawiając wiele budynków pustych. Anthony Salvin i John Taylor skorzystali z okazji, aby przywrócić wieżę w jej pierwotnym średniowiecznym wyglądzie, czyszcząc wiele pustych średniowiecznych struktur. Podczas I i II wojny światowej wieża została ponownie wykorzystywana jako więzienie, a i była świadkiem egzekucji 12 mężczyzn uznanych za szpiegów. Po II wojnie światowej szkody wyrządzone podczas Blitz zostały naprawione i zamek ponownie został otwarty dla publiczności. Dziś Tower of London jest jednym z najbardziej popularnych atrakcji turystycznych w kraju. W ramach ceremonialnej odpowiedzialności wieży posterunkowej spod opieką Fundacji Charytatywnej Historycznych Królewskich Pałaców jest schronione listą Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Królestwie Królewskim. Tradycja domu wyjątów koronnych w Tallas of London prawdopodobnie pochodzi z czasów panowania Henryka III. Jewelry House został zbudowany specjalnie jako dom regali królewskich, w tym kamieni, płyt i symboli królewskich, takich jak korony, berła i miecze. Kiedy zmieni się potęga pieniądza, skarb może być zastawiony przez monarchę. Skarb rajów dozwolony dla monarchy niezależność od arystokracji, a co za tym idzie, co ściśle strzeżone. Nowa pozycja dla strażników klientów, zbrojowni i innych rzeczy została stworzona i była dobrze wynagradzana. Za panowania Edwarda III posiadaczom płacono 12 dukatów dziennie. Stanowisko rozrosło się do innych zadań, w tym zakupu królewskich klientów, złota i srebra oraz powoływanie królewskich złotników i jubilerów. W 1649 roku, podczas angielskiej wojny domowej, zawartość Jewelry House była ukryta wraz z innymi własnościami królewskimi, metalowe skrzynie i zostały wysłane do mennicy, by być może przetopione i ponownie wykorzystane, a korony były totalnie uszkodzone i zniszczone. Gdy monarchia została przywrócona w 1630 roku, jedynymi zachowanymi pozycjami instytucji koronacyjnych była łyżka XII wieku i trzy miecze ceremonialne. Reszta królewskich klejnotów musiała zostać otworzona. W 1669 roku Jewelry House został zabrany i przeniesiony do matki stałej Crown Jewels, gdzie mogło być oglądane przez turystów. Zostało to wykorzystane dwa lata później, kiedy pułkownik Thomas Blatt usiłował je ukraść. Obecnie klejnoty królewskie są na wystawie Jewelry House w Waterloo Block. Menażeria. Królewska menażeria została zaprojektowana za panowania Henryka III. W 1251 roku, gdy szeryfom kazano zapłacić 4 pensy dziennie w kierunku utrzymania niedźwiedzia polarnego króla, prawdopodobnie w darze od Hakon IV Norwega. Niedźwiedź przyciągał wiele uwagi Londyńczyków, kiedy łowił ryby w Tamizie. W 1254 roku szeryfom kazano datować budowę domu na Słonia w Tower. Dokładna lokalizacja średniowiecznej menażerii nie jest znana. Choć lwy był trzymany w Barbakanie i znany jako lwy z Tower. Królewska kolekcja kurczyła się i tylko jako prezenty dyplomatyczne dane 3 lampady od cesarza Fryderyka III. W XVIII wieku menażeria była otwarta dla publiczności. Wstęp kosztował 3,5 pensa lub dostawał kota albo psa jako pokarmu dla lwów. W 1828 roku ponad 280 zwierząt reprezentujących co najmniej 60 gatunków było w Tower. Ostatecznie zwierzęta pozostawione w 1835 roku zostały przeniesione do Regent Park, a po wypadku z lwami, kiedy jeden z żołnierzy oskarżył, że został pogryziony przez lwa. Także w tym roku zostały zamknięte. Strażnik królewski menażerii był uprawniony do korzystania z lwiej wieży jako domu mieszkalnego. W konsekwencji, nawet jeśli te zwierzęta już dawno opuściły budynek, Biała Wieża nie została rozebrana aż do śmierci ostatniego mieszkańca 1853 roku. Brama zdrajców. Wielu więźniów czasów Tudorów było puszczanych w Tower przez London przez bramę zdrajców. Brama owa została zbudowana przez Edwarda I jako wodna brama i wejście do St. Thomas Tower, która została zaprojektowana, aby zapewnić dodatkowe zakwaterowanie dla rodziny królewskiej. W basenie za bramą zdrajców był silnik, który został użyty do podnoszenia wody do zbiorników na dachu White Tower. Silnik pracował początkowo siłą przypływu lub za pomocą użycia koni, by ostatecznie pracować za pomocą pary.
w latach 1724-1726 został przystosowany do prowadzenia maszyny do miedzenia lub karabinów, które zostały usunięte w 1860 roku. Brama Zdrajców jako nazwa została wykorzystana przed 1544 roku oraz nazwana przez Antonius van der Wingate jako Panorama Londynu. Więźniomek pływający barkami wzdłuż Tamizy pod London Bridge, gdzie w niedawnych latach stracono tam więźniów. Anne Boleyn i Sir Thomas More był zesłany do domu właśnie przez Bramę Zdrajców. Duchy. Anne Boleyn została ścięta w 1536 roku za zdradę Henryka VIII. Jej duch podobno nawiedza kaplicę Saint-Peter Andrew'a, gdzie jest pochowany. Mówi się, że ona obchodzi White Tower, niosąc swoją głowę pod pachą. Ten niepokojący motyw jest upamiętniony w 1934 roku komicznej piosenki Woban schowana pod pachą. Do innych zgłaszanych duchów należą Henryk VI, Lady Jane Grey, Margaret Poole i książęta w wieży. W styczniu 1816 roku strażnik podczas służby w Dewey House stwierdził, że był świadkiem materializacji niedźwiedzia pojawiającego się przed nim. Podobno ten człowiek zmarł ze strachu kilka dni później. W październiku 1817 roku przez strażnika klejnotów koronnych Edmunda Saraswati została zaobserwowana świętocza zjawa Dewey House. Powiedział, że zjawa zawisła na ramieniu żony, która zawołała: o Chryste, coś mnie chwyciło. Inne bezimienne i bezkształtne duchy były zgłaszane przez pracowników podczas nocnej zmiany w Tower. Na razie to wszystko. Jutro będę mówił o legendzie o krukach z Tower. A tymczasem z wami się żegnam. Do zobaczenia.